Dobrze, to co, może usiądziemy, czy chcecie, żebyśmy tutaj tak na... Tak, ponieważ doszło do eskalacji konfliktu i członkowie tej komisji egzaminu związku zawodowego byli w sporze z dyrektorem, które skończyło się decyzjami dyrektora dotyczącego odwołania w jednym wypadku w trybie artykułu 52 z pracy, a w drugim wypadku udzielenia nagany i wniosku też odwołania w trybie artykułu 52. No w tej sytuacji, przy takiej atmosferze, przy takim napięciu, funkcjonowanie komisji pozostawało wiele do życzenia, a po drugie minęło termin na rozstrzygnięcie tego konkursu. Poza tym w naszej ocenie przedstawiciele NZZ Solidarność z punktu, zresztą wyrazili to w pismach podpisanych, że nie akceptują jednego z kandydatów. W związku z tym, jeżeli ktoś uczestniczy w konkursie w punktu z założeniem, że nie akceptuje tych, którzy się zgłosili do konkursu, no trudno wymagać od niego obiektywnej oceny. Proszę Państwa, problem Mazowsza niestety trwa od 12 miesięcy. To, co jest teraz, to jest pewnego rodzaju eskalacja, natomiast przypominam... Czyje winy się mogę przerwać? Proszę Pani, nie jestem od oceniania i nie jestem tutaj ani sądem, ani kimś, kto może wejść głęboko w relacje w zespole, ale wiem, że od pewnego czasu żaden dyrektor, począwszy od pana dyrektora Holickiego, pana dyrektora Grędkowskiego, później pana dyrektora Kalinowskiego, a teraz pana dyrektora Izbana, nie uzyskuje akceptacji zespołu. Więc ten konflikt trwa. Na to nakładają się różnego rodzaju problemy żądań płacowych, może już teraz w mniejszym wymiarze. Oceny takiego, a nie innego sposobu wykorzystania obiektu, jakim jest Metyczny Mazowsze, jak i w ogóle sposobu funkcjonowania tego zespołu. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że tam mniej chodzi o pracę i o pracę artystyczną, a o tak naprawdę przejęcie zarządzania tym zespołem. Otóż w każdym normalnym, cywilizowanym kraju nie jest możliwe, żeby związki zawodowe kierowały zespołem. Od kierowania zespołu jest dyrektor, a załoga jest od tego, żeby wykonywała swoje obowiązki pracownicze. Więc oczywiście nie dopuścimy do tego, żeby związek zawodowy wybierał sobie dyrektora, oceniał, że ten człowiek to ma taką przeszłość, ten ma inną przeszłość, ten nam się podoba, ten nam się nie podoba, żeby były sugestie, że każdy tylko nie ten, no to wtedy konkurs też jest tylko jakimś fikcyjnym rozwiązaniem. Czy Pana zdaniem dyrektor, który organizuje występ na prywatnym evencie biznesmena, zespół uważany powszechnie za dobro narodowe, śpiewa o wódce w dresie, nie jest dobrym dyrektorem? Proszę Pana, wszystkim nie mogę się odnieść do tego wydarzenia, ponieważ jeszcze nie widziałem tego. Jak zwykle w tego typu sytuacjach informacje pochodzą w jakimś wymiarze z prasy, z internetu. Nie potrafię tego ocenić. Natomiast chcę zwrócić uwagę na inną rzecz. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, w czasach kryzysu. My z wielkim trudem utrzymujemy nasze instytucje kultury. Inspirujemy i mówimy naszym dyrektorom, żeby starali się zdobywać pieniądze i zarabiać nie po to, żeby wykazywać zysk, tylko żeby te pieniądze służyły utrzymaniu zespołu. Poza tym często jest tak, i myślę, że w Mazowszu też jest tak, że pracownicy mają w umowach możliwość tak zwanej pracy dodatkowej po godzinach, ale jeżeli umowa podpisana między zespołem a jakimś kimś, kto był zainteresowany występem, opiewa na konkretne rozwiązania, tak? No to oczywiście z tej umowy zespół powinien się wywiązać. W tym konkretnym przypadku zdaje się, że przedstawiono jako występ zespołu
część jakiegoś nieformalnego spotkania, który nie był występem. No więc jeżeli pójdziemy z telefonem komórkowym czy ukrytą kamerą i sfilmujemy jakiś zespół śpiewający na jakiejś biesiadzie, to też postawimy zarzuty, że ci ludzie tam nie powinni być. Więc myślę, że w tej sprawie trzeba to obiektywnie oceniać. Zostanie ruszone wtedy, kiedy będzie spokój w tym zespole, kiedy emocje opadną i kiedy my będziemy mieli gwarancję, że ocena będzie obiektywna i pozbawiona chociażby takich elementów, że mamy do czynienia z pikietami, z wykorzystywaniem pod względem politycznym tych rzeczy. Chcę powiedzieć, że podczas sobotniego Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego rozdawano ulotki kłamliwe, nieprawdziwe na mój temat, na temat dyrektora obecnego, pana Izbana, więc no tutaj gdzieś w tle też jest ten element jakichś podtekstów politycznych. Wtedy, kiedy w zespole będzie spokój, kiedy związek przedstawi bezstronnych, uczciwych ludzi do tego konkursu, to myślę, że ogłosimy go. Dzisiaj nie potrafię powiedzieć, kiedy to będzie. Ja rozumiem, że kiedy pan dyrektor Chojecki wywoływał emocje, został odwołany. Jak pan dyrektor Gębkowski wywołał emocje, został na skutek związku odwołany. Jak pan Kalinowski wywołał emocje, sam złożył rezygnację, bo już nie mógł presji wytrzymać. To teraz pan Izban wywołuje emocje. To krokiem organizatora, czyli nas, powinno być odwołanie kolejnego dyrektora i wtedy rozumiem, że mamy do czynienia z sytuacją, w której to związek zawodowy, bo chcę powiedzieć jednoznacznie, to wiemy na pewno, to nie wszyscy pracownicy, to nie cały zespół w tej sprawie ma takie jednoznaczne stanowisko. Określona grupa pracowników chce przejąć kierownictwo w tym zespole. My na to na normalnym świecie się nie możemy zgodzić, bo jeżeli Związek Zawodowy Solidarność chce przejąć zespół Pieśni Tańca Mazowsze, to powinien mu zabezpieczyć pieniądze, siedzibę i możliwość funkcjonowania. Dopóki my za to odpowiadamy, to my będziemy wymagali i od dyrektora, i od pracowników tego, co powinni robić. To nie jest jedyny reprezentant, proszę Państwa. Ten zespół liczy prawie 100 ludzi, czy ponad 100 osób, a zdaje się, że ciągle mamy do czynienia z jakąś określoną grupą ludzi, którzy chcieliby tym zespołem zarządzać i nim kierować. Oczywiście my nie możemy z góry zakładać, kogo wystawi związek zawodowy, bo na to nie mamy wpływu. Tylko mam nadzieję, że ponieważ już się tutaj zarząd regionów to włączył, no to dopilnują panowie związkowcy, żeby ci ludzie, którzy będą tutaj skierowani do tej komisji konkursowej, też potrafili się wznieść ponad podziały, ponad relacje i ponad konflikty. A kiedy? Powtarzam, dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ta atmosfera jest absolutnie niesprzyjająca konkursowi. Myślę, że nie do końca leży po stronie dyrektora Izbana, ponieważ było postępowanie strajkowe, czyli spór zbiorowy w zespole i to dzięki jego pracy oraz już osobiście się w to włączałem, ten spór zbiorowy został zakończony zresztą za zgodą, przecież nie inaczej to się mogło zdarzyć, za zgodą załogi. W związku z tym myślę, że ta współpraca jednak istnieje i jest możliwa, tylko trzeba ją pielęgnować, a nie szukać dziury w całym. Ja myślę, że te wszystkie pogłoski o nieprawidłowościach ewentualnych są tylko pogłoskami. Instytucje obie funkcjonują obok siebie. Jeżeli jakikolwiek sprzęt jest jednej lub drugiej przez jedną lub drugą wykorzystywany, to jest to oczywiście na podstawie stosownych umów i za stosownymi opłatami. Oczywiście, że spokojnie panowie przyszli, powiedzieli swoje racje, podyskutowaliśmy i ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się ewentualnie spotkanie z załogą. Oczywiście termin będzie wyznaczony, dogodny dla obu stron. Ja osobiście się spotykałem z zespołem, z załogą, z przedstawicielami już bodaj trzykrotnie. W tym pierwszy raz z panem marszałkiem Adamem Struzikiem,
To było między innymi te spotkania doprowadziły do zakończenia konfliktu zbiorowego. Bodajże w sierpniu zakończyliśmy postępowanie. Jak tylko będzie to możliwe, taki konkurs na pewno zostanie ogłoszony. Ja przypominam Państwu, że wszyscy zarzucali samorządowi województwa złą wolę, że chcemy powołać dyrektora poza konkursem. To właśnie samorząd województwa doszedł do wniosku, że takie rozwiązanie jest najlepsze i ogłosiliśmy taki konkurs. No niestety musiał zostać unieważniony z powodów formalnych, ale zapewniam Państwa, że jak tylko będzie to możliwe, zostanie ogłoszony i również zostaną poproszeni wszyscy przedstawiciele stosownych instytucji, w tym również związków zawodowych, o wytypowanie swoich przedstawicieli, na co, tak jak Pan Marszałek wspomniał wcześniej, nie mamy wpływu i bardzo dobrze, że nie mamy, to mają być ich przedstawiciele, a nie samorządu województwa. Są dwa powody. Pierwsze to, że członkowie komisji weszli są w konflikcie i są w sporze prawnym z dyrektorem. No trudno sobie wyobrazić, że ktoś został zwolniony z pracy i to w trybie artykułu 52, że on teraz będzie obiektywnym członkiem komisji. To jest pierwszy powód, a drugi powód jest taki, że wyekspirował termin. To są dwa powody. Natomiast jeszcze na chwilę wracając do tego łączenia. Nie ma mowy o żadnym łączeniu. To są, proszę Państwa, tego typu argumenty, jak argumenty używane, że niepotrzebnie wybudowaliśmy nowy teatr muzyczny, bo tak naprawdę to on obciąża teraz zespół i zespół mógłby więcej zarabiać, tylko koszty utrzymania teatru muzycznego Matecznik Mazowsze są zbyt duże. No, to jest taki sposób myślenia. No, to mamy, rozumiem, nic nie robić, tylko wypłacać pieniądze, a najlepiej, gdyby niektórzy w ogóle nie musieli nawet do pracy przychodzić, tylko wystarczy, że podpiszą albo i nie podpiszą listę obecności, tak, i otrzymać za to wynagrodzenie. Natomiast wydaje mi się, że artyście każdemu powinno zależeć, żeby miał pracę. Dzisiaj na całym świecie są impresaryjne teatry. Jeżeli ja byłbym tancerzem czy aktorem, to bym z głęboką wdzięcznością traktował ofertę każdej pracy, a tkwienie mentalnie w czasach, w których wszystko się należało, był etat w instytucji kultury, mając 70 lat można być tancerzem czy śpiewakiem, no proszę Państwa, no, spójrzmy prawdzie w oczy. Też są określone wymagania artystyczne wobec ludzi, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli jest szansa zarobienia i dorobienia pieniędzy, to wszyscy staramy się z nich skorzystać, artyści również. Więc to nie powinien być zarzut, tylko tam powinni dziękować panu dyrektorowi Zwanowi, że mogą dorobić w innych przedstawieniach. To możemy powiedzieć, że właściwie jest się artystą jak w pewnym sąsiednim kraju, tak? Zasłużonym artystą tego kraju i za samo bycie artystą powinno się otrzymywać wysoką garzę. Proszę Pani Mazowsze, oczywiście jesteśmy ludźmi, którzy zabiegają o ten zespół. Od początku jak tylko województwo w drodze ustawy zostało, że tak powiem, obdarowane tym zespołem. Z czego jesteśmy szczęśliwi i dumni. I staramy się organizować im zagraniczne tournée. Staramy się w miarę naszych możliwości dofinansować ten zespół. Zbudowaliśmy piękny teatr, otoczenie tego teatru. Wszystko jest kwestionowane. No na Boga, co możemy jeszcze zrobić? No możemy, rozumiem, tylko wypłacać garze i żeby najlepiej jeszcze niektórzy nie przychodzili do pracy. Bez sensu.